Witam wszystkich miłośników drobnej egzotyki w nowym filmie na kanale. Zapowiadany film, niedziela wieczór, pogoda dopisuje, ptaszki ćwierkają, w wolierze też tętni życie. Dziś zapowiadany film o gatunku ptaków, jakim są zeberki, ale jeszcze na początek parę rzeczy z aktualności. Woliery nawiedziły nowe nabytki, które widzicie teraz na filmie. Są to ryżowce. Ryżowce, które szukały domu. Przygarnąłem je. Ponoć są to dwa samce. Poobserwujemy, zobaczymy, jak to się okaże, co to będzie. Jestem zadowolony, planowałem. Aczkolwiek myślałem, że trochę później. Ale okazja się trafiła, więc nie mogłem tego przypuścić. Ptaszki są od 2 dni u mnie, już się zaklimatyzowały trochę. Radośnie latają po wolierce. Nie wadzą innym ptakom, inne ptaki też nie jakoś ich nie prześladują, nie zaczepiają. Także tak sytuacja tutaj wygląda. Zebereczki siedzą na jajkach dalej. Samczyk tutaj teraz się ładnie prezentuje. Obok gołąbek, tam w oddali widać samiczkę. Nie wiem, ile mają jajek. Gniazdko jest w takim miejscu, że ciężko tam zajrzeć. Nie mam zamiaru im przeszkadzać, jakoś ich niepokoić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj teraz obok pokażę wam o parkę tych gołąbków, szeków. Mają jedno jajeczko, samiczka właśnie odleciała. Samczyk dzielnie wysiaduje jajeczka. Znaczy, przepraszam, jedno jajko. Także tutaj też jest jakaś nadzieja, że coś będzie z gołąbków. Kanarek ma się dobrze. Młode gołąbki też rosną, wypierzają się. Coraz więcej białych łatek im wychodzi. Widać tutaj też tego ciemniejszego. Ten ciemniejszy, tutaj widocznie teraz wiem, że już będzie samcem. Ponieważ już pierwsze gruchania, pierwsze toki jakieś tutaj zaczynał. Nie widać przepiórek. Zdradzę wam mały sekret. Nie zdążyłem zabrać samca, ale usiadły na jajkach. Nie wiem, czy będzie to widać tam. Nie dojrzymy stąd raczej. Tam między deskami siedzą sobie. Dzielnie oboje. Wychodzą tylko na jedzenie. O dziwo, samczyk nawet przybiega po samiczkę, nawołuje ją, aby wróciła do gniazda. Także jestem zadowolony. I z całej tej sytuacji wynikło też tak, że samiczka teraz nie ma czasu go skubać. Jak na razie jego plecki coraz lepiej wyglądają, już pałeczki są prawie na całych. Mam nadzieję, że też opierze się i będzie ładnie się prezentował na kolejnych filmach. To jeszcze mały rzut na nasze nowe nabytki. O, jest ten jeden ryżowiec. Jeden jest w wybarwieniu standardowym, ten widoczny tutaj. Drugi jest biały, który siedzi tam i na plecach ma taki srebrny, siwy nalot na piórkach. Zobaczymy, czy wybarwi się całkiem na biało, czy może zostanie, będzie taki szekowaty. I ciekaw jestem, co to się z tego okaże. Jak na razie ten standardowy, zauważyłem, że coś zaczyna podśpiewywać tam sobie. Ten biały jak na razie milczy. Człowiek zobaczymy. No ponoć dwa samce. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że zeberki, które są tam za gołąbkami i tymi ryżowcami, za samą wolierką z tyłu w klatce, mają te 4 młode. Ptaszki już w pełni opierzone. Już nawet widziałem je poza budką 2 razy. Wróciły do niej same. Przesiadują teraz w budce. Zaczynają już powoli ją opuszczać, także jeszcze trochę czasu i wylądują w głównej wolierze razem z rodzicami. O, wychyliła się Amadynka. Jedna wyleciała. Druga Amadynki zajęły sobie tutaj tą budkę po środku. Teraz widać, że się przebudziły, zaczęły, co to się u nich tutaj dzieje i robią porządek. Samczyk wystaje tam ze środka, tutaj robi widoczna samiczka teraz koło gołąbka. Ptaki bardzo lubią przesiadywać, spać na tych gałęzi właśnie obok tych
tych budek, które się tutaj znajdują. Papug jak na razie dalej mi się nie udaje dla Was ująć w obiektywie. Aż są jakieś wredne. Siedzę sam, wyłażą, penetrują całą klatkę. W momencie, gdy biorę tylko w rękę telefon i chcę coś zarejestrować, jakby to wyczuwały. Pierwsza samica daje dyla, po czym samiec daje opuszczę. Ale nie przedłużając już, wróćmy do głównego tematu filmu. Obiecałem Wam, że w tym filmie będę chciał poświęcić tematyce zeberek. Akurat teraz widzimy tutaj oto samczyka. Więc przejdźmy może do tego. Zacznijmy od tego, że to są to zeberki, potocznie zwane zeberkami, zeberki australijskie, amadyny zebrowate. Wywodzą się z rodziny ptaków astryldów, takie małe ptaszki, ziarnojady. Ptaki te są gniazdownikami, jak większość ptaków w tej wolierze. Jedyne są tylko gniazdowniki, to są przepiórki. Różnica polega na tym, że gniazdowniki po wykluciu są ślepe, łyse, potrzebują opieki rodziców, nim opuszczą gniazdo. Za gniazdowniki w przypadku przepiórek i innych kuraków od razu po wykluciu są zdolne do chodzenia, biegają za matką, która je prowadzi i pobierają pokarm. A więc nasze zeberki to gniazdowniki. Wywodzą się, jak sama nazwa wskazuje, z Australii pochodzą. Tam zamieszkują tereny suche, trawiaste, stepy jakieś. Ich takie to środowisko naturalne, trawiaste potrzebuje też trochę wody, ponieważ ptaki żywią się nasionami, więc głównie gniazdują przy jakichś zbiornikach wodnych. Przebywają w grupach, liczebność tam od 10 do nawet 100 sztuk. Są to takie bardzo towarzyskie. Dobrze znoszą także towarzystwo innych ptaków w wolierze. Przebywają takimi wielkimi stadami na czas lęgów. Po prostu się dzielą na pary, tak? Ale gnieżdżą zazwyczaj się na tym samym drzewie. Kolonialnie, że tak powiem. Też zajmują te tereny, są zgodne ze sobą w miarę. Chyba że ktoś tam podchodzi za blisko, to wtedy wiadomo. Bronią swoich młodych, mają instynkt macierzyński bardzo dobry. Także dobrze się chowają. Co tu więcej o nich można powiedzieć? Takie standardowe ubarwienie, akurat posiadam tam w środku, na jednym z pierwszych filmów możecie zobaczyć, które występuje w naturze. Jest tam, tutaj widzimy parę zeberek marmurkowych. Tutaj dymorfizm płciowy u tych ptaków jest bardzo wyraźnie zaznaczony. Samczyk tutaj, którego widać, na bokach ma takie rudawy nalot z białymi kropeczkami, rudawe plamki na policzkach, dodatkowo czerwony dziobek, pręgi tutaj na piersi, beżowe grzbiet i skrzydła, biały brzuszek i ogonek jest czarny, w białe prążki, stąd ta nazwa, zeberki, zebry. Ten ogon jest taki zebrowaty. Jego samiczka tam biała, taki z delikatnym nalotem na plecach. Standardowe są szare, po prostu różnią się tą górą ubarwienia, tak jest taka ciemniejsza, szara, taka popielata, można powiedzieć. I samiczki są też całe szare, mają tylko takie drobne łezki przy oczach, tak jak tutaj samczyk ma ten policzek pomarańczowy, to między tą maską białą a dziobem u samiczek nie występuje policzek, tylko występuje czarna łezka, tak zwana, w dół od oka. Występuje też kilka jeszcze odmian barwnych zeberek, zeberki rudopierśne. Ich klatki piersiowe bardziej rudawym nalotem, kolorem. Gdzie zeberki czarnolice, gdzie również i samice mają zarysowane delikatnie policzki na czarno. Samce policzki całe czarne. Ciemniejsze tutaj grzbiet piórka bardziej jak standardowe. Występują również zeberki Eumo, jest to taka odmiana wychowana sztucznie też zeberek całkowicie czarnych praktycznie. Tam niewielka różnica jest między samcem a samicą. Niektórzy uważają jedne z najpiękniejszych zeberek, aczkolwiek mi się bardziej podobają standardowe, marmurkowe, te ubarwienia czarnolice. Występuje jeszcze odmiana zeberek Blackface. Są to zeberki
w ubawieniu niemalże jak standardowe, aczkolwiek tutaj, gdzie jest ta maska biała, występuje u tego samczyka między policzkiem a dziobem. U tamtych jest czarna, pierś jest bardziej popręgowana, bardziej czarna, bardziej zakryta. Zeberki gnieżdżą się w gniazdkach, w jakichś dziuplach po innych ptakach w niewoli. Preferują budki półotwarte, tak jak widzimy tutaj, jak i gniazda otwarte. W moim przypadku zajęła akurat półeczkę, którą przygotowałem dla gołąbków diamentowych. Jak widać, nadbudowały tam już spore gniazda, są bardzo dobrymi budowniczymi. W przeciągu całych lęgów cały czas donoszą, modyfikują, dobudowują, opiekują się tymi jajeczkami, wysiadują, ponieważ jak są młode, również te gałązki są cały czas donoszone. Stale to gniazdo jest powiększane, rozbudowywane. Bardzo dobrze także wychowują swoje młode, odchowują. Problemy, jakie zdarzają się w hodowli, to czasem użycie za młodych ptaków do lęgów. No i wtedy mamy jakieś tam niepowodzenia. Ptaki porzucają swoje lęgi, jajka są puste, niezapłodnione. Porzucają swoje pisklęta, nie chcą ich wychowywać. Także tutaj z ptakami młodymi nie ma co szaleć. Wybarwiają się po około tam pół roku do swojej barwy, takiej już dorosłej, że tak powiem. Ale ja bym radził ptaki około 9-miesięczne dopuszczać do lęgów. Wtedy powinny już sobie dawać radę. Już powinno być to większe prawdopodobieństwo, że te lęgi będą udane. Żywią się zeberki głównie prosem, także innymi nasionami. Ja podaję im także konopie, len, kanar, rzepik, rzepak. W okresie lęgowym mieszanka jajeczna, skorupki i jajka kurzego pokruszone. Tutaj teraz widzimy samiczkę zeberki właśnie, która siedziała, zeszła z gniazdka. Od razu podmienił ją samczyk, już go na wolierce nie widać, siedzi w gnieździe. Teraz samiczka rozprostowuje nóżki i skrzydła trochę. Pewnie zaraz się posili i będzie pewnie wracać na miejsce. Także jak mówiłem, żywią się tymi nasionami. Lubią też wszelkiego rodzaju jakieś zieleninki, jabłka, owoce, paprykę. Nie są wybrednymi ptaszkami. Uwielbiają także kąpiele, także należy im udostępnić w wolierze czy w klatce jakiś basenik, w którym będą mogły się pluskać. Ja to praktycznie za każdym razem, jak tylko wstawię, zmienię wodę pierwszymi gośćmi, w nim są od razu zeberki. Dwa łyki, po czym nur, pluskają się, kąpią się. Także lubią to. Tak jak mówię, młode odchowują bardzo dobrze. Znoszą tam od 3 do 5, czasem zdarza się nawet 8 jajek. Po około 2 tygodniach inkubacji, wysiadywania przez oboje rodziców, wykluwają się młode, tak jak już wspomniałem, gniazdowniki, które są zupełnie łyse. Przez około następne 2 tygodnie siedzą w gnieździe. Również jest tak w moim przypadku. Pierwsze opuszczenia gniazda już miałem 2 dni temu, a dopiero wczoraj minęło 2 tygodnie od wyklucia pisklaków, także to by się zgadzało. Aczkolwiek po opuszczeniu gniazda dalej są jeszcze karmione przez rodziców, dokarmiane. Podglądają ich, jak tam sobie poczynają, zaczynają też podskubywać ziarno. I po okresie około 2 tygodni możemy już je odłączyć od rodziców. Aczkolwiek musimy być pewni, że już same pobierają pokarm, same jedzą. Nie sprawia im to problemu, żeby po prostu dały sobie radę już później w samotnym życiu. Tutaj teraz mały rzut na dół. Ptaszki się posilają. Gołąbki, samiczka, jej młode. Niedługo zamierzam już zrobić jakiś tutaj pierwszy porządek. Aczkolwiek nie chcę teraz tam za bardzo grzebać. Są jajka, przepiórki, żeby się nie spłuszyły, żeby mi znowu nie zeszły. Muszę otwierać drzwiczki. Przy drzwiczkach jest gniazdo gołąbków, także mam tam jajko. Też nie chcę za bardzo im tam broić. Aczkolwiek mam pewien pomysł od przodu. Może delikatnie to przegrawić. Opryskać gałęzie, przeczyścić szczoteczką przez siatkę i jakoś dam radę. Też dziękuję tam
kolegom, którzy pod ostatnim filmem dali mi radę, żeby nie wkładać jabłka w siatkę ocynkowaną tą, ponieważ kwasy pewnie, które zawierają się w jabłku, powodują to, że wytwarzają się toksyny. Już tego nie robię, dzięki za to. Teraz jak dostarczam jabłko czy wszystkie owoce inne, daję to w jakiejś miseczce w pojemniczku na dole. Większość osób tak dawałem, jabłko jedynie wtykałem, aczkolwiek teraz już tego nie będę robił. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź. Nie wiedziałem o tym, jakoś nawet nie przyszło mi to do głowy, że to może być szkodliwe w jakiś sposób dla nich. Myślę, że powoli będziemy kończyć już dzisiaj z naszym filmem. Ciekaw jestem, czy podobają wam się nowe nabytki. Do walierki trafi coś jeszcze. Ale to jeszcze myślę nad jedną parą ptaszków, które będą chyba najbardziej spektakularne, że tak powiem, z tych wszystkich. Takie charakterystyczne. Ciekawe, czy uda wam się zgadnąć, co to za ptaki. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie pod filmem w komentarzach. Ciekawe, czy zgadniecie. I oczekujcie. A za jakiś czas nowi goście zawitają. Jak na razie systematycznie coś przybywa. Oczywiście ta pasa nie będzie długo podtrzymana, bo woliera ma też ograniczoną wielkość. Tych ptaków nie może być tutaj za dużo. Tak jak wspomniałem, część z nich też będzie rotować. Będę starał się jakoś to dobierać. Może wy chcielibyście, aby jakiś gatunek tutaj zawitał? Także możecie pisać propozycje w komentarzach, też to rozważę. Kanarek zaraz podćwierkuje, bo mam tutaj coś zaczyna skrzeczy, jeszcze się pierzy. Aczkolwiek dziwne dźwięki wydaje. Czasem. To co? Myślę, że to będzie na dzisiaj koniec. Nowy widzu, jak nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. Zostaw łapkę po filmem, komentarz, mile widziane sugestie. Jak wspominam, za każdym razem wszystko rozważam, staram się za każdym razem odpowiadać i wszystkie wasze pomysły jakoś będę brał pod uwagę. To co, do zobaczenia i nie zapomnijcie o subach, łapkach i komentarzach. Cześć!